tym pewniejsze jest dla nas słowo prorockie i wy dobrze czynicie, że zwracacie uwagę na nie jako na pochodnię świecącą w ciemnym miejscu. Dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 werset. Znaczenie proroctwa. Sprzeciw wobec studiowania proroctwa wynika z korzenia niewiary, czasami głęboko ukrytego, który zakłada, że wszelkie błogosławieństwo zależy od tego, w jakim stopniu dany temat bezpośrednio wpływa na nas samych lub nasze okoliczności. Dlatego, gdy niektórzy wołają, że proroctwo nie jest niezbędne, chciałbym zapytać, niezbędne do czego? Jeśli mają na myśli istotne dla zbawienia, to się zgadzamy. Na jakiej podstawie tacy oponenci stoją? Troska o zbawienie tylko tego, co uważają za niezbędne. Troska o zbadanie, troska o sprawdzanie, troska o zbadanie tylko tego, co uważają za niezbędne do zbawienia, pokazuje, że sami nie mają świadomości zbawienia i że ta potrzeba ich dusz jest jedyną rzeczą, którą żyją. Teraz wszyscy utrzymują, że nie proroctwa, ale Ewangelia powinna być stawiana przed nienawróconymi. Przyszłe, powtórne przyjście Chrystusa w chwale w celu ustanowienia na ziemi nowego przymierza, które jest centrum niespełnionego jeszcze proroctwa, powinno być przerażające dla ich serc, zamiast być zwykłym zagadnieniem do interesującej dyskusji. Dla wierzących rzeczywiście Jego przyjście jest tą błogosławioną nadzieją. Dla każdego człowieka, który nie ma pokoju przez wiarę w Niego jako zmarłego i zmartwychwstałego, zajmowanie swego umysłu albo tą nadzieją Kościoła, albo wydarzeniami, o których mówi proroctwo, jest tylko dywersją, z której wróg może zrobić straszny użytek. Z drugiej strony, proroctwo jest niezbędne dla naszej właściwej oceny chwały Chrystusa Jezusa Pana i chwały, która ma być objawiona. Lekceważenie proroctwa jest więc nieświadomym pogardzaniem tą chwałą i łaską, która uczyniła ją dla nas znaną. Jest to najoczywistszy dowód samolubstwa naszych serc. Serc, które chcą, aby każde Słowo Boże było bezpośrednio o nas samych. Bóg przyjmuje zapewnik, że Jego dzieci lubią słuchać tego, co wywyższa Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Chrystus jest przedmiotem naszych serc. Tam jest pokój, gdzie nasze własne szczęście jest pierwszą myślą, tam będzie rozczarowanie i niepewność. Gdzie Chrystus jest przedmiotem naszych serc, tam jest pokój. Gdzie nasze własne szczęście jest pierwszą myślą, tam będzie rozczarowanie i niepewność. Tym pewniejsze jest dla nas słowo prorockie i wy dobrze czynicie, że zwracacie uwagę na nie jako na pochodnię świecącą w ciemnym miejscu. Dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Pierwszy list Piotra 1:19.